Dzień dobry Państwu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieku. Dzisiaj 12 listopada, dokładnie 80. rocznica rozstrzelania w tym miejscu 30 Polaków. I właśnie w intencji tych Polaków się tutaj spotykamy. W tej grupie 30 Polaków był Andrzej Trzebiński, jeden z redaktorów naczelnych pisma Sztuka i Naród. To było najważniejsze pismo literackie okresu II wojny światowej, związane z obozem narodowym. I właśnie przez przypadek aresztowany za to, że korzystał ze stołówki, do której był chyba nieuprawniony, bo nie pracował w danym zakładzie pracy, został aresztowany. Był nawet przeznaczony do tego, Niemcy stwierdzili, że nie można mu nic zarzucić do zwolnienia, ale jednak no, była taka potrzeba, że trzeba było tych 30 Polaków zlikwidować i on niestety do tej grupy został zaliczony. Zakneblowany prawdopodobnie przy pomocy gipsu, żeby nie krzyczeć, został w tym miejscu rozstrzelany. Może rozpocznijmy nasze spotkanie modlitwą za Andrzeja Trzebińskiego, któremu poświęcono taką malutką tabliczkę. Myślę, że kiedyś tu będzie większe upamiętnienie, bo to była jedna z największych postaci tamtego okresu. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A świat w wieku istnienia. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A świat w wieku istnienia im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A świat w wieku istnienia im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Maryjo, Królowo Polski. Módl się za nami. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ja może jeszcze, zanim oddam głos tutaj osobie numer jeden w dniu dzisiejszym, bo to jest człowiek, który napisał artykuł do słownika biograficznego Polskiego Obozu Narodowego na temat właśnie Andrzeja Trzebińskiego. Przypomnę słowa, które na jego temat napisał jego przeciwnik polityczny. Jego konkurent, jego przeciwnik polityczny, czyli Czesław Miłosz. Bo Sztuka i Naród na początku głównie weszła w ostrą polemikę, zwłaszcza z takimi postaciami jak Czesław Miłosz, jak Julian Tuwim i tak dalej. I mimo, że byli w ostrym sporze, takie świadectwo dał na temat Trzebińskiego Miłosz. Cytuję. Wszystko, co jest w nim głębokie i czyste, zawdzięcza katolicyzmowi. Wiara religijna została dźwignięta na stopień wyższy. Jest osobiście przeżyta jako odpowiedzialność za każdy dzień i za każdą godzinę. Być może w Trzebińskim Polska straciła to, czego jej brak. Pisarza obierającego za temat życie wewnętrzne, akcji i kontemplacji. Tyle może Czesław Miłosz. I tej właśnie akcji kontemplacji myślę, że uczymy się od Trzebińskiego. Zanim rozpoczniemy przemówienia, to proponuję postawić jeszcze dwa znicze i złożyć kwiaty tutaj od tego grona osób, które się zebrały. Państwo, Rafał tutaj przybliżył nam same okoliczności już okoliczności śmierci Andrzeja Trzebińskiego, więc ja przypomnę w kilku zdaniach podstawowe informacje dotyczące jego życia. Otóż urodził się w styczniu 1922 roku, co do swojej działalności artystycznej zaczynał ją jeszcze w czasach szkoły średniej, jeszcze w czasach gimnazjalnych. Pierwsze jego wiersze pojawiły się w opracowaniach gazetek szkolnych. Co ciekawe, są to wiersze mało znane, ja ostatnio na nie trafiłem. Dotyczą wątków między innymi Śląska. Śląska, przemysłu śląskiego, to bardzo ciekawe rzeczy. Są właściwie już na tym poziomie gimnazjalnym, wykazywał się ogromnym artyzmem. Było widać ogromny w nim potencjał. Po wybuchu II wojny światowej rozpoczął konspiracyjne studia na Uniwersytecie Warszawskim, studiując polonistykę. Tam poznaje Wacława Bojarskiego. Wacława Bojarskiego, który już
już wtedy wówczas dzięki Onufremu Kopczyńskiemu był członkiem Konfederacji Narodu i grupy, która zaczęła od kwietnia 1942 roku wydawać czasopismo Sztuka i Naród. Czasopismo to było właściwie największym, najbardziej nośnym kulturowo czasopismem czasu okupacji. Wychodziło w szczytowym okresie w nakładzie 1000 egzemplarzy. Ktoś powie, że to mało, ale te 1000 egzemplarzy było podawane sobie z rąk do rąk i nawet pojedyncze egzemplarze trafiały z Warszawy do Krakowa. Pismo było czytywane zarówno przez sympatyków idei narodowej, ale również przez oponentów. Czesław Miłosz, inni twórcy, Iżykowski czytywali to pismo, odnosili się do tego czasopisma, miało ogromne znaczenie. Poruszano tam nie tylko wątki dotyczące literatury i poezji, ale również muzyki, filmu. Było to pismo przebogate, do którego pisywali również twórcy, publicyści spoza bezpośredniego nurtu narodowego, między innymi przede wszystkim zwłaszcza nurtu chadeckiego, z którym blisko te środowiska ze sobą współpracowały. Trzebiński przejmuje redakcję, przejmuje liderowanie Sztuki i Narodu po tragicznej śmierci Wacława Bojarskiego, który tutaj niedaleko zginął po tym, jak składał kwiaty, został postrzelony, składał kwiaty pod pomnikiem Kopernika dla uczczenia i podkreślenia jego polskości. Przejmuje to redagowanie i właściwie Sztuka i Naród wchodzi w swój okres, bym powiedział, takiej największej prosperity, największej popularności, bo on zaczyna je wydawać na lepszym papierze, dogaduje się z drukarnią, tajną drukarnią Armii Krajowej. Lepszy papier, większy nakład, kolportaż jeszcze bardziej rozbudowany i tego też jest mu mało. Nie tylko, że redaguje, pisze, to dodatkowo jeszcze równolegle postanawia stworzyć ruch kulturowy. Jest inicjatorem ruchu kulturowego, którego zadaniem jest jakby zbieranie wszystkich ludzi myślących i zdających sobie z tego sprawę, jak ogromnym nośnikiem jest kultura dla narodu, bo to podkreślał. Kultura, rola kultury, kultura była kulturotwórcza również w tym znaczeniu, że dawała możliwość rozwoju, była fundamentem rozwoju narodu. On uważał, że to jest punkt podstawowy, że tylko poprzez kulturę możemy wydobyć naród i go podźwignąć, zainteresować, wtłoczyć, wdrożyć do czynnej służby na jego rzecz, na rzecz narodu. Te podstawy, te fundamenty były bardzo istotne. Z jakiego skalą problemów się stykał, obrazuje zachowane fragmenty jego pamiętnika. Otóż był to człowiek, który zginął w wieku niespełna 22 lat, a całą swoją młodość poświęcił tej działalności konspiracyjnej, narodowej, budowania bazy kulturowej. Z jego pamiętniku przebija przede wszystkim to, rytm dobowy, który sobie postawił, czyli tylko 4 godziny snu. Reszta czytanie, pisanie, kolportaż prasy, spotkania z działaczami, budowanie struktury narodowej. Ten człowiek był nieustannie ścigany przez gestapo. Zmieniał swoje miejsce zamieszkania ponad 30 razy, okresowo spał pod mostem. Żył w totalnej nędzy, nie dbał kompletnie o to, w jaki sposób chodzi, w jaki sposób, czy w ogóle jada. Jadał raz generalnie dziennie. I też w takich właśnie okolicznościach został zatrzymany, dlatego że próbował zjeździć na jakiejś stołówce, po prostu ktoś go zdenuncjował i po prostu zginął. Przykładał ogromną wagę również do religii i to też przybija z jego pamiętnika. On sobie zdawał z tego sprawę, że jak dwóch poprzednich redaktorów Sztuki Narodu również pewnie wkrótce zostanie złapany i zginie. Dlatego prosił Boga o to wydłużenie mu tego życia, nie dlatego z jakichś przyczyn, bym powiedział, takich egoistycznych, tylko zdawał sobie sprawę swojego potencjału. Prosił Pana Boga o to, żeby mógł żyć troszeczkę dłużej, dlatego że jest jeszcze mnóstwo rzeczy, które chciałby po sobie zostawić. I to jest zarówno ta twórczość poetycka, ale przede wszystkim wybitne dramaty. Był również przecież wybitnym dramaturgiem. Jego wybitna sztuka, aby podnieść Różę, która nawet w okresie powojennym była wystawiona w teatrach francuskich, też o czym świadczy, o tym ogromnym potencjale tego młodego człowieka, którego śmierć jest według mnie niepowetowaną stratą dla polskiej kultury, bo był jedną z najwybitniejszych postaci polskiej kultury, uważam, XX wieku i to był ogromny cios dla polskiej kultury. Pozostawił po sobie, mimo tego krótkiego okresu życia, ogromną spuściznę, a ta spuścizna byłaby jeszcze większa, gdyby oczywiście nie okupacja i potrzeba przemieszczania, uciekania, bo pozostała tylko część tego jego bogatego dorobku. Ale właśnie nie dość, że był wybitnym artystą, to był również wybitnym również ideologiem narodowym. Był orędownikiem pewnej nowej idei w ruchu narodowym, pewnej nowej jakości, która jeszcze bardziej uściślała, w jakim kierunku powinien pójść ruch narodowy po II wojnie światowej, jak się ten ruch narodowy powinien rozwinąć. Niestety nie było mu dodane tego wszystkiego doświadczyć, o czym mówię z ogromną przykrością. I powiem szczerze Państwu, że ta postać jest od kilku lat już dla mnie postacią mnie szczególnie inspirującą. Ta idea czynu i pracy dla narodu stała mi
mi się szczególnie bliska i w moim codziennym życiu również myślę zawsze, kiedy w takich okresach trudnych tej swojej działalności na niwie narodowej, odnoszę się zawsze do tego Trzebińskiego. Myślę, że skoro on dawał radę, to i ja również mogę dać radę, ja tym bardziej mogę dać radę, bo mimo wszystko żyję w czasach lepszych niż tych, którzy żył on. Dziękuję za uwagę. Jeszcze dwa słowa z mojej strony. To, co mówił Arkadiusz, on żył bardzo skromnie, można powiedzieć, w nędzy. Taka jego filozofia życiowa to było to, że stwarzanie wielkiej kultury kosztuje, bo ludzie mu mówili, że powinien bardziej o siebie zadbać i tak dalej. On o to nie dbał. I pamiętajmy, że traktował, też jest jego cytat, twórczość jest apostolstwem dobra. Czyli on jak gdyby zajmował się tym dobrem, a dobrem najwyższy to była dla niego służba Bogu i ojczyźnie. Pamiętajmy też, że w winiecie pisma, które redagował, Sztuka i Naród, były słowa Cypriana Kamila Norwida, bardzo istotne, które być może nawet dzisiaj trzeba by przybliżyć, chociaż brak nam artystów, ale te słowa w Sztuce i Narodzie brzmiały. Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej. Myślę, że to trzeba ciągle przybliżać, a ta wyobraźnia, no niestety dzisiejsza jest pozbawiona postaci Trzebińskiego. On nawet nie ma grobu. Byłem w dzień zaduszny na jego grobie rodzinnym. Tam jest symboliczna tylko tabliczka poświęcona jemu, ale on w tym grobie nie spoczywa, bo nie wiadomo, gdzie został po tej egzekucji wrzucony do jakiegoś dołu śmierci. Bardzo proszę posła na Sejm Grzegorza Brauna o zabranie głosu. Świeć Panie nad ich duszami. My dzisiaj tutaj szczególnie wspominamy świętej pamięci Andrzeja Trzebińskiego i to jego duch nas tutaj sprowadza. Cóż mogę dodać do tego, co koledzy tutaj zreferowali? Po pierwsze kolegom podziękuję za zainicjowanie tego spotkania, tej uroczystości. A od siebie powiem nigdy więcej nie dopuśćmy do tego, żeby młodzi, bez względu na to, jak utalentowani Polacy, byli rozwalani na polskich ulicach przez obcą władzę. Nigdy więcej nie dopuśćmy do tego, żeby polska władza abdykowała, rejterowała i zostawiała naród na pastwę okupantów, zaborców, którzy bestialsko będą swoje porządki zaprowadzać. Nigdy więcej nie dopuśćmy do tego, żeby rządzący, stojący na narodu czele, wprowadzali naród w uliczkę jednokierunkową, po to, żeby potem w większości zdrowo i żywo tłumaczyć w pamiętnikach pisanych gdzieś na emigracji, że nie można było inaczej. Podczas kiedy trzebińscy, bojarscy i ich koledzy i koleżanki zapłacą za to życiem, a cały naród zapłaci lobotomią narodową, bo to, co się tutaj w tym i tylu innych miejscach i w całym mieście stołecznym Warszawie i na ziemiach polskich i poza granicami polskimi, co się dokonało w latach II wojny światowej, to była lobotomia narodowa. My jesteśmy narodem, szanowni państwo, nie w pełni władz, nie tylko politycznych, także władz moralnych, duchowych. I to nie jest figura literacka, to są badania świeże. Nie wiem, czyście państwo słyszeli. Badanie prowadzone w wielu krajach wykazuje, że Polacy w większym niż gdziekolwiek indziej, w każdym razie w Europie, odsetku, wykazują symptomy zespołu posttraumatycznego. Jesteśmy 80 lat później nieźle trafieni. Jeszcześmy się nie pozbierali. Jeszcześmy nie zrozumieli,
co się nam przydarzyło. Powtarzam, badania. Gdzie indziej w Europie to jest podobno norma, nawet w Europie Środkowej, w okolicznych narodach 1 do 3% ludzi wykazujących takie trwałe zaburzenie równowagi psychofizycznej. U nas to blisko 20%. Oczywiście, nie tylko II wojna światowa, pewnie także i ostatnie lata podniosły nam tętno, podniosły ciśnienie narodowi i nie zdążyliśmy się z tego wygrzebać. Ale tutaj, w tym miejscu pamiętnienia, bo przecież nie przy grobie nieistniejącym świętej pamięci Andrzeja Trzebińskiego, powiedzmy to sobie, nigdy więcej nie pozwólmy, by akty desperacji i akty ze strony władzy abdykacji zostały podniesione do rangi doktryny politycznej, żeby insurekcjonizm i strzelanie do wroga perłami było doktryną bezpieczeństwa narodowego. Tak być nie może, tak być nie powinno, nie wolno nam do tego dopuścić. I myślę, że będziemy ten wątek kontynuować i myślę, że będą dobre, to znaczy bardzo straszne okazje rocznicowe w tym roku, który przed nami, 80. rocznica powstania warszawskiego. Przed nami, wykorzystajmy ten rok, rozchodząc się dziś z tego miejsca, wykorzystajmy ten rok, żeby stanowczo sprzeciwić się podnoszeniu tragedii i awarii do rangi doktryny państwowej, do rangi filozofii istnienia narodu. Bo Pan Bóg litościwy i kochający, tak jak to rozumiał świętej pamięci Andrzej Trzebiński, nie pomyślał świata na kształt permanentnej krwawej ofiary. On sam tę krwawą ofiarę złożył, ale nie domaga się jej od ludzi. I nie domaga się od nas i nie zaleca nam, żebyśmy konstytuowali naszą narodowość na krwawych ofiarach. Tu została złożona krwawa ofiara. Oczywiście to już jest pewna figura literacka, ale my nie bądźmy uczestnikami tego krwawego kultu. Polska katolicka, tak jak tego chciał, jak to widział świętej pamięci Andrzej Trzebiński, wielka Polska katolicka nie ma być projektem opartym na periodycznej hekatombie, holokauście, kwiatu, wyżynce kwiatu narodu. Bardzo dziękuję organizatorom tego spotkania i do zobaczenia przy następnych okazjach, których właśnie zwłaszcza w nadchodzącym roku 2024 nie zabraknie. Z Panem Bogiem. Dziękuję. Panowie, przyfryta. Do zobaczenia, przyfryta. Mogę odsunąć trochę, jak chcesz. Pamięci Andrzeja Trzebińskiego. Bo on tu nie leży. Nie wiadomo, gdzie został pochowany.